Przepis jest prosty, łatwy i pyszny. Zrobisz to danie dosłownie w kilkanaście minut. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania i do komentowania. Dzięki temu kanał ma szansę rozwoju. Do garnka wkładamy 6 jajek, wlewamy 1 litr zimnej wody i wsypujemy 1 łyżeczkę soli. Przykrywamy i doprowadzamy do wrzenia. Od momentu zagotowania jajka gotujemy na twardo przez 10 minut. Tutaj nastawię sobie czas. I jak jajka nam się ugotują, wstawiamy do zlewu, wlewamy zimną wodę i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Tutaj mam pół pęczka pietruszki. Pokroimy ją drobno. Zapraszam na inne przepisy. Na moim kanale znajduje się ponad 1000 przepisów. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Majonez, 3 łyżki, wrzucam do miski. Majonez jest nam potrzebny do połączenia składników. Do miski dodaję pokrojoną pietruszkę. Tutaj już mam ostudzone moje jajka, ugotowane na twardo. Przygotowuję sobie wszystkie narzędzia pracy i składniki, które mi są potrzebne do przygotowania tego dania. Wzięłam też łyżkę. Tutaj mam taką krajalnicę, czyli sitko w kratkę. Jajka są ugotowane, jak widzicie. Jajko ugotowane kręci się fajnie. Teraz musimy tak przekroić na pół jajko, aby nie uszkodzić naszej skorupki. Żółtko i białko wyciągamy z jajka, przeciskamy przez naszą krajalnicę. Widzicie, teraz wyciągniemy dobrze białko. Z tej strony, gdzie jest taka dziurka, tam zawsze znajduje się w powietrze w jajku. Delikatnie wyciągamy białko, a skorupkę odkładamy, bo skorupki będą nam potrzebne do dalszego przygotowywania tego dania. I jak widzicie, białka przeciskam przez moją krajalnicę. Tutaj wyciągam sobie, każdy wyciąga jak umie, ale musi to robić delikatnie. Obchodzimy się, jak to się mówi, tradycyjnie, jak z jajkiem. Teraz już wyciągam ostatnie jajko. Udało mi się wszystkie jajka wyciągnąć ze skorupek delikatnie i każda skorupka pozostała taka, jak przekroiłam, cała. Tutaj w misce mam te jajka, mam pietruszkę, o, jeszcze pokazuję Wam skorupki, jak wyglądają. No i ważne, że nie są takie równe, nie jesteśmy w laboratorium, żebyśmy robili wszystko bardzo równo. Do miski dodajemy pieprzu, każdy sobie doprawia pieprzem czarnym, jak uważa. I dodamy też pół łyżeczki soli, bo tutaj mam 6 jajek, więc należy to dobrze doprawić. No i wszystko musimy zamieszać do połączenia się składników. Dlatego dałam 3 łyżki majonezu, bo majonez jest składnikiem łączącym. Jeżeli Ci się podoba mój kanał, to zapraszam do subskrybowania. Subskrypcja nie kosztuje. Spróbowałam. Jest ok, nie należy dosypywać soli ani pieprzu. I teraz biorę tą skorupkę, nakładam farsz. Nie nakładamy bardzo dużo, bo może nam wyjść spoza skorupki i później wylecieć.
po prostu równo ze skorupką, tak jak jest skorupka, równo ze skorupką. O tak, i teraz przykładamy do mojej bułki tartej. Tutaj mam gdzieś 2-3 łyżki bułki, ale wystarczy 2 łyżki na te jajka, bo mi dużo bułki zostało. I teraz nakładam do następnej skorupki i tak robimy ze wszystkimi skorupkami. Jest to danie tradycyjne, polskie danie na wielkanocny stół, ale też to danie, tą przekąskę można robić cały rok na różne okazje rodzinne albo na przykład na jakąś kolacyjkę we dwoje. Też można zaserwować takie pyszne jajka faszerowane na ciepło. Dobrze, i teraz już mam wszystko przygotowane. Idziemy do kuchni. Na dużej patelni jest olej. Olej musi być rozgrzany. I będziemy smażyć na rozgrzanym oleju. Układamy delikatnie, żeby się nie poparzyć olejem. Ja tak jak wkładałam, to troszkę się lekko poparzyłam, ale to można też zrobić łyżką. Teraz smażymy przez 3-4 minuty. Jajka pod spodem mają być rumiane. Patrzę, ok, teraz już są rumiane, więc powoli będę wyciągać. Pod patelnią należy wyłączyć gaz. I wyciągamy wszystkie jajeczka. O, zobaczcie, jak się prezentują. Cudownie. I oto gotowy talerz faszerowanych jajek, które spożyjemy na gorąco lub na ciepło. Możemy je jeść gorące, jak ktoś lubi, a możemy je jeść ciepłe. Już Wam mówię, jak smakują. Rewelacyjnie. Te jajeczka możemy jeść widelcem albo łyżeczką, jak komu pasuje. Jeżeli ten film spodobał Ci się, to proszę o łapkę w górę, proszę o komentarz. To jest bardzo ważne dla rozwoju mojego kanału. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, za poświęcony czas. Dziękuję za subskrypcję, za komentarze i życzę Wam smacznego. Widzimy się na następnym filmie. Pa!